Cześć, no tutaj to jest Colin McRae 2.0, który już miałem z niego gameplay i to niestety jest moja druga próba nagrywania, ponieważ poprzednie nie było mnie słychać, jak się ścigałem. Ale trudno. Już nie ustawiłem w opcjach coś tam. No. No tak, to jest menu. To jest ride, zręcznościówka, sieć, opcje, autorzy, wyście oraz kierowcy. Opcje, no grafika to wiadomo. Podzielony ekran, duch, jednostki. Oczywiście kilometry. Tu rozdzielczość, odległość 5 to chyba ustawiłem w pierwszej próbie. Szczegóły tu będą niskie. Dźwięk, czyli muzyka. Tutaj przyciszyłem, było 30, ale teraz jest 10, ponieważ chcę, żeby było mnie słychać. Najlepsze wyniki to wiadomo. Muzyki nie ma, bo wszyscy znają muzykę z tej gry. Urządzenia sterujące, czyli wiadomo. Pomocy, czyli kody, czyli kula ognia, zmniejszona grawitacja, odluszczane odbicia torów, agresywni kierowcy, sprężyste zderzenia, dopalacz, mocne ataki, szybsze samochody. Autorzy, no to wiadomo, wyjście też. Kierowcy, tutaj możemy wpisać kody, czyli all the buttons, czyli wszystkie samochody, great news, czyli wszystkie trasy. No i jeszcze tam niektóre inne kody są. Sieć też wiadomo. Bierzemy raz. Mistrzostwo rand, odcinek, czasowa próba albo wyzwanie. Biorę odcinek. Średnio zaawansowany gracz tam była. Można było jeszcze wybrać profil kierowcy, grać jako gościa, biorę AAA. Mamy 22 samochody, ale ja pojadę Fordem Focusem, ponieważ jest najbardziej, tak jakby główny samochody. Możemy wybrać scenę ręczną albo automatyczną, ale biorę automatyczną. Mamy 8 krajów. Finlandię, Grecję, Francję, Szwecję, Australię, Kenię, Włochy i Wielką Brytanię, ale ja biorę Finlandię. Pierwszy odcinek. Pogoda losowa wybiorę, ale mamy wszystkie pogody. Będzie mrzawka na początku, mały deszcz taki, ale potem się rozpogodzi. Mamy takie ustawienia, żeby odjechać, naprawić samochód. No i wyścig, oczywiście rozpoczynam wyścig. I teraz zaczniemy. Aha, jeszcze no, menu opisałem, jest taki kropkowy, co ciekawe. I nie wspomniałem o czasie. O czasie. Nie wiem po co on jest, ale. Znaczy, prawie w pół roku był widzieliście chyba. Nie tykaliśmy menu przez. Nie tykaliśmy kursorów klawiszy przez 37 sekund. Wiem, bo już tą grę doskonale znam. To włączy się tryb pokaz gry, czyli jak ty to znajdziesz, że pokaże się odcinek trzeci w Kenii, pokaże się odcinek we Francji i w Szwecji, i jeszcze raz tryb zrobił się we Włoszech. No i takie coś jest. I teraz przejdziemy do haki. Grafika, właściwie jeszcze grafika na 2004 rok jest bardzo dobrze wykonana. Będzie. Grafice daje 8,5, ponieważ jest super. Wiem, że nie powinienem postawić pod koniec, ale teraz już wolę, żeby było jeszcze lepiej. Więc grafice daje 8,5. Teraz opiszę haki. W lewym górnym rogu mamy czasy naszych rywali i nasz po checkpointach. W lewym górnym rogu mamy wspomniane checkpointy, ile zostało do końca wyścigu, znaczy po prostu wskaźnik. Mamy czas nasz aktualny. W prawym dolnym rogu mamy cyfrowy obrotomierz, jeżeli mamy Mini Cooper albo klasyczne samochody, takie klasyczne samochody mamy, to nie jest cyfrowy, a analogowy. To samo wskazywacz biegów też. Wskazywacz biegów też jest analogowy. Czyli no, po prostu jest obrotomierz, wskazywacz biegów, czyli 5, 4 i tak dalej. I ile jedziemy, nawet w magazynie. W lewym dolnym rogu, jak po checkpointach, pokazują się, ile nam brakuje do pierwszego zawodnika, albo ile mamy przewagi. Jeżeli prowadzimy, to jest zielone, jeżeli przegrywamy, to czerwone. Albo jeżeli tracimy, to jest czerwone, jeżeli mamy przewagę większą. Jeżeli mamy większą przewagę, to jest zielone, a jeżeli pogorszyliśmy, to czerwone. Tyle. No i a na górze jeszcze są wskaźniki pilota, czyli szary to
najłagodniejsze zakręty, a czerwony to najostrzejsze. I są jeszcze trójkąciki przed takie jakby... teraz mi sobie szlance bierzemy. Trójkąciki ostrzegają mnie przed innymi przeszkodami. Teraz bierzemy Grecję. Pokażę ten odcinek. Tam było napisane 5,1 km. Ale z niewiadomych przyczyn ten odcinek jest bardzo krótki. Zaraz zobaczycie dowód. No, pokażę ten krótki odcinek. Chcę się pokazać drugi. Tak, są na górze strzałki pokazujące te zakręty, są tylko te pokazujące przeszkody. Żółte to łagodniejsze, czerwone to ostrzejsze. I co miałem wcześniej opisać? Aha, nie pokazałem przy pierwszym próbie nagrywania kamer, więc teraz je pokażę. Tam była kamera daleko na zewnątrz, to jest, znaczy blisko samochodu, to jest o wiele dalej od samochodu. Możemy edytować kamery, co ciekawe. Zaraz pokażę, będziemy nie pauzy. To jest kamera na zderzaku. To jest na masce. I jest jeszcze jedna kamera. Na bardzo realistyczna kamera w kokpicie. Ja wolę tą kamerę, bo jest najlepsza. Teraz powiem o audio, stronie muzycznej. Muzyka jest techno trochę, półtechno, że tak powiem. Audio to jest bardzo ładnie wykonane, więc audio też daje 8,5. Po prostu jest. No i tak, to jest co mogę powiedzieć jeszcze. Aha, i teraz pokażę menu pauzy. Oto ono. Grafika, dźwięk, powtórz odcinek, wyjście i kontynuuj. Czyli normalka. Tu możemy zmienić trochę interfejs. Tu może być niżej, tak jakby te wskaźniki pilota, tylko dźwięk, ale ja biorę tak. Tak wysoki było. Kamera gracza, czyli. O, właśnie, tak! Tutaj możemy edytować kamerę. To jest jedna z najlepszych chyba zalet tej gry. No i jednostki, wiadomo, dobra, już nie będę więcej truł. Oczywiście biorę na klasyczną kamerę. 34 lewo, 34 prawo, 3 lewo, 34 prawo, 3 lewo, 3 prawo. Tam jeden z samochodów, które tam był w wyborze samochodów, to był Ford Escort MK1. A teraz powiem taką ciekawostkę. Aha, jeszcze pokażę. To są najlepsze czasy. No tak, to są najlepsze czasy. Czasy, no na checkpointach, to jest że gratulacje, najlepszy wynik i czasy innych i nasz. No i tu możemy zacząć jeszcze raz albo wyjść, ale ja wiem, wychodzę. Teraz tryb zręcznościowy. Chciałem powiedzieć, że właśnie ten samochód, tego samochodu nie było w wersji na PlayStation, co jest ciekawostką. Tym razem może Subaru Imprezę, bo taka jest. Biorę Włochy, bo na tym kraju już dzisiaj się nie ścigałem jeszcze. Biorę takie, znaczy ścigałem się w pierwszej próbie nagrywania, teraz jest droga, więc się znowu muszę ścigać. No, bierzemy dwa okrążenia. Że jesteście ciekawi, to poprzednio jechałem tylko w ciebie szlancerem. Teraz jadę z Paulem, teraz mówimy, jest więcej wyścigów. Jak widzimy, jeśli chodzi o dobór przeciwników, to jest tak. Jeżeli mamy tak Subaru Imprezę, to na przykład dostajemy jednego przeciwnika, który ma ten sam samochód co my. I dostajemy dwóch przeciwników o losowych samochodach. I jeżeli mamy jeszcze więcej przeciwników, dwóch pozostałych, to te samochody się powtarzają od dwóch jeszcze innych kierowców. To jest trochę dziwne, ale niestety tak jest. Ta zgrywalność. Grywalność jest strzałowa, bardzo fajnie. 84 trasy są, nie powiedziałem tego. Teraz nie powiedziałem. W 8 krajach, jak się pokazałem, są pokazane ci specjalnie 4 kraje. Jest jeszcze w trybie wyzwania tam ściśle na pokazówkach. Jest jeszcze japońska trasa, czyli jest jeszcze 85. No i w trybie zresztą się wiadomo, tu ścigamy się na okrążeniowych trasach, więc daje 9. Zasłużony jeszcze jest przeciwnik. Jeśli chodzi o AI przed tych właśnie przeciwników, to daje. Dobra, zasłużenie AI dostaje AI dostaje, nie, no, powiem szczerze, 7,5, bo na
jeśli nawet źle się dopiero zabawa jest na ekspercie, no tutaj myślę niezaawansowanym nawet nie jest to łatwe. Z tymi godami to też nawet można się pobawić. No i gra cena za 8, daje 8 na 10, ponieważ za 9 o 9 złotych taka gra to nawet może być na była gratulacje. Menu daje takie kropkowate. Może być 8, bo to klasyk. I ocena ogólna gry. Cóż, 8,5. Cóż się dziwić. A więc dziękuję bardzo za uwagę. Zobaczenia w następnej recenzji.